Szczęść Boże, coś wam powiem. Dzień zmartwychwstania Kleofas i jego kolega, tradycja mówi, że to Łukasz Ewangelista, zwiewają z Jerozolimy. Strach przed restrykcjami, prześladowaniem, niezrozumienie spowodował ich ucieczkę. Z punktu widzenia psychologicznego jest to postawa zrozumiała. W chwili wielkiej porażki pragnie się uciec od miejsca, które ją przypomina. Pragnie się zmienić otoczenie, by móc zapomnieć o nieprzyjemnym wydarzeniu, by ukoić ból i rozgoryczenie. Ale czytając, że oni oddalają się od Jerozolimy, trzeba spojrzeć na to z innego punktu. Jerozolima w tym czasie stała się miejscem, gdzie dokonały się wielkie wydarzenia dla ludzi wierzących Chrystusowi i w Chrystusa. Przecież wielu uwierzyło w Niego nawet w momencie Jego śmierci. Przyjęło Jego nauczanie jako prawdę objawioną. Tak więc ucieczka z Jerozolimy będzie oddalaniem się od prawdy. Ku czemu więc idą? Ku własnym przekonaniom i odczuciom. Myśmy się spodziewali, z greckiego dosłownie mieliśmy nadzieję. Liczyli na to, że Mesjasz sprawi, że Rzymian nie będzie ich już w ich ziemi, że będą mogli cieszyć się wolnością. Zatrzymali się na tym ziemskim wymiarze wolności. Ewangelista pisze, ich oczy były na uwięzi. W drodze dyskutowali o bieżących sprawach, o swoim spojrzeniu na dane tematy. Wymieniali myśli na temat swoich odczuć, a więc tego, jak oni to widzą. Kiedy dołącza do nich Jezus, którego nie rozpoznali, zaczyna robić im wykład historyczny z tekstów prorockich i ogólnie z pism dotyczących Mesjasza, dotyczących Jego osoby. To się nazywa egzegeza biblijna, badanie i krytyczna interpretacja tekstów, która prowadzi do zrozumienia i wykładni ukrytych prawd. Krótko mówiąc, Jezus nie buja w obłokach, ale wychodzi naprzeciw lękom i błędnym przemyśleniom człowieka. W ostatnim czasie zarówno pandemia, jak i obecne walki na Ukrainie powodują, że zaczynamy wariować, że zaczynamy różnie wszystko odczuwać. Do tego dąży zły duch, żeby nam zawrócić w głowie różnymi teoriami spiskowymi, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. A tak właśnie postępowali uciekinierzy z Jerozolimy. Kiedy droga uczniów z nieznanym wędrowcem osiągnęła swój cel, dotarli do Emaus. Jezus okazywał się, jakby miał iść dalej. To On pierwszy dołączył się do uczniów, nawiązał z nimi dialog, jednak nie narzuca im swej obecności. Zostawia wolność. Uczniowie, którzy doświadczyli radości wspólnej podróży, nalegają, by Jezus przyjął ich zaproszenie i gościnę. Mówią, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. W momencie rozpoznania Jezus jednak zniknął im z oczu. Zniknięcie Jezusa nie było dla uczniów przykre. Ono uświadomiło im, że Jezus jest teraz obecny z nimi na inny sposób. Zrozumieli, że jest nieważny sposób ich obecności Jezusa, ale fakt, że żyje. Nieobecność fizyczna Jezusa idzie w parze z obecnością Jego mocy, Jego ducha w uczniach, którzy teraz jakby razem z Nim powstali z martwych. Szczęść Boże.